Dobry Państwu, moje nazwisko Adam Miarka. Będę miał przyjemność przedstawić Państwu dzisiejszy temat. Największy sekret Twojego zdrowia emocjonalnego, część pierwsza. Będzie również część druga, wkrótce udostępniona. Może na początek ja powiem kilka słów o sobie. Z zawodu jestem inżynierem, ale kwestie zdrowia i promowania zdrowego stylu życia to jest taka moja życiowa pasja. Zajmuję się tym jako wolontariusz od kilkunastu lat, prowadzę klub zdrowia w Andrychowie i wspieram również okoliczne kluby zdrowia, tam prowadząc wykłady czy pomagając w jakikolwiek sposób mogę. Dzisiaj będę miał tą przyjemność omówić z Państwem temat największy sekret Twojego zdrowia emocjonalnego. W skrócie będę mówił na temat wpływu ćwiczeń fizycznych na pracę mózgu pod kątem uczenia się. To będzie na przykładzie spektakularnych sukcesów pewnych szkół amerykańskich, które zastosowały zasady tak zwanego nowego wychowania fizycznego. Będę mówił również na temat wpływu ćwiczeń fizycznych na pracę mózgu pod kątem zarówno depresji, zaburzeń lękowych, jak i stresu. To, czym chcę się z Państwem dzisiaj podzielić, jest w dużej mierze oparte na doświadczeniach doktora Calvina Kima, amerykańskiego lekarza pochodzenia koreańskiego. On w swoim pewnym momencie życia miał taki problem z zaburzeniami psychicznymi. Jak się później okazało, one były spowodowane zatruciem organizmu metalami ciężkimi. Także różne mogą być przyczyny tego typu zaburzeń i on analizował, co mogłoby pomóc jemu, co mogłoby pomóc osobom, które w podobnej sytuacji się znalazły i tym właśnie chciałbym Państwa dzisiaj zainteresować. To jest artykuł z ABC News mówiący o tym, że 1 na 5 Amerykanów w 2010 roku cierpiał na jakiegoś rodzaju zaburzenia psychiczne. To z kolei inny artykuł z CNN, tym razem łamiąc tabu, nadszedł czas, by mówić o zdrowiu umysłowym. Autorką artykułu jest Sue Baker z organizacji Time to Change, czas na zmianę. Ja o tym będę jeszcze troszeczkę więcej mówił za chwilę. Ale tak, żeby zorientować się w skali globalnej, problem depresji dotyczy około 350 milionów ludzi, przy czym 2 razy częściej na depresję zapadają kobiety niż mężczyźni. To jest kilka statystyk amerykańskich z 2010 roku. W tym właśnie 2010 roku 11% Amerykanów w wieku 12 lat i więcej zażywało leki antydepresyjne. Leki antydepresyjne były wtedy na 2. miejscu pod względem przepisywanych leków po lekach na obniżenie cholesterolu. I wtedy recepty wypisano 254 miliony sztuk recept na leki antydepresyjne. W skali globalnej przyjrzyjmy się problemowi depresji. To około 350 milionów osób w skali świata. Jest to około 5% ludności całego świata, przy czym jeżeli weźmiemy pod uwagę również zaburzenia lękowe, stan lęku, niepokoju, to wzrasta do około 9%. Ale prawdziwą plagą jest to już na terenie Unii, na terenie Europy obejmującej, który to teren obejmuje 28 krajów Unii Europejskiej, Islandię, Norwegię i Szwajcarię. Tutaj 83 miliony osób i jest to już około 27% ludności Europy. W Polsce teoretycznie nie wygląda to źle, około 1,5 miliona osób, z czego około 800 tysięcy jest leczonych farmakologicznie i to jest około 4% ludności Polski, ale szacuje się, że realnie ten problem dotyczy około 90% już, dlatego że nie wszyscy są zdiagnozowani i nie wszyscy są leczeni. Depresja niesie za sobą olbrzymie skutki ekonomiczne dla społeczeństwa. Oprócz tego, że chorych trzeba leczyć, trzeba zapewnić personel, trzeba zapewnić szpitale psychiatryczne, to jednym z największych problemów jest to, że osoba cierpiąca na depresję nie jest w stanie wydajnie pracować, a często nie jest w stanie pracować w ogóle. I to powoduje olbrzymie straty ekonomiczne dla społeczeństwa. WHO w 2014 roku szacowała też straty na około $1 trylion amerykańskich.
W Unii Europejskiej szacowane to było na 170 miliardów euro, a w Polsce na 1 do 2,6 miliarda złotych. Organizacja Time to Change, o której wspominałem, przygotowała taki artykuł właśnie dla CNN-u i w tym artykule była mowa o tym, jakie piętno noszą na sobie osoby z chorobą umysłową. 9 na 10 osób z problemami ze zdrowiem psychicznym, którzy byli ankietowani przez tę organizację, doświadczyło piętna społecznego lub dyskryminacji na tym tle. A 58% ankietowanych twierdzi, że to piętno i dyskryminacja są tak samo złe, a nawet gorsze niż sama choroba. Osoby z takimi problemami cierpią więc podwójnie. Raz na skutek skutków samej choroby, a dwa na skutek takiego piętna i dyskryminacji, jakiej doświadczają z tego tytułu w społeczeństwie. Powiedzenie jest w języku angielskim, no się pięknie rymuje, happy wife, happy life, czyli jeśli żona jest szczęśliwa, to życie jest szczęśliwe. Tak samo jest z naszym mózgiem. Możemy to w takim dużym uproszczeniu powiedzieć, jeśli mózg jest szczęśliwy, wszystko inne będzie ok. Pisarz brytyjski C.S. Lewis zwykł mówić: Bóg szepta do nas w naszych przyjemnościach, a krzyczy do nas w naszych bólach. Czasami to jest tak, że dopiero kiedy doświadczamy jakiegoś cierpienia, doświadczamy jakiegoś poważnego problemu, zaczynamy szukać przyczyny i jesteśmy otwarci na to, żeby coś w swoim życiu zmienić. I być może tego typu choroba, tego typu dolegliwość, czy to w naszym życiu, czy w życiu naszych bliskich, może być taką motywacją, żeby coś w swoim życiu zmienić na lepsze. Teraz troszeczkę będę mówił na temat wpływu ćwiczeń fizycznych na naukę. W 1999 roku 230 tysięcy uczniów z 38 krajów świata wypełniło standaryzowany test TIMSS. To jest takie międzynarodowe badanie wyników nauczania matematyki oraz nauk przyrodniczych. I ten test ocenia w sposób porównawczy wiedzę matematyczną i wiedzę z nauk przyrodniczych wśród uczniów ósmej klasy w skali międzynarodowej. Stany Zjednoczone jako kraj zajęły w tym teście 18 miejsce w przedmiotach przyrodniczych i 19 miejsce w matematyce. No można powiedzieć, że nie jest to jakieś spektakularne osiągnięcie na 38 krajów, mniej więcej połowa stawki. Był jednak pewien wyjątek. Jeden okręg szkolny numer 203 w Naperville w stanie Illinois, który biorąc pod uwagę indywidualne okręgi szkolne i konsorcja szkół, osiągnął wyniki wyróżniające pośród krajów biorących udział i pośród reprezentowanych przez nie okręgów i konsorcjów szkół. W ich okręgu w teście wzięło udział 97% ośmioklasistów, tak więc nie tylko najlepsi z najlepszych, ale praktycznie wszyscy. Jaka była ich pozycja w rankingu światowym? Numer 1 w naukach przyrodniczych, a numer 6 w matematyce. Po pięciu krajach azjatyckich okazuje się, że najbardziej utalentowani w matematyce są Azjaci, czyli tutaj reprezentanci Singapuru, Korei, Tajwanu, Hongkongu i Japonii osiągnęli najwyższe rezultaty, ale na szóstym miejscu był okręg szkolny numer 203 w Naperville w stanie Illinois. Szóste miejsce w matematyce, pierwsze miejsce w naukach przyrodniczych. Czym takim wyróżniał się okręg szkolny numer 203 w Naperville w stanie Illinois, że jego uczniowie osiągnęli tak spektakularny sukces? Dlaczego był takim statystycznym wyjątkiem? Można o tym przeczytać w książce doktora Johna Ratty, klinicznego psychiatry w Harvardskiej Szkole Medycznej. Książka nosi tytuł Spark, czyli Iskra, i on opisuje w tej książce to, co działo się w Naperville. Kluczem do zrozumienia tego był pewien nauczyciel WF-u, Phil Lawler, który przeczytał w gazecie artykuł w końcówce lat 90. opisujący, że zdrowie naszych dzieci pogarsza się, ponieważ dzieci są mało aktywne fizycznie. I pomyślał wtedy: mamy te dzieci w szkole każdego dnia. Czy nie powinniśmy być w stanie zrobić coś, by wpłynąć na ich zdrowie?
Gdyby zdrowie naszych dzieci to był nasz biznes, z którego żyjemy, to przecież byśmy zbankrutowani. Poza tym osobiście miał takie odczucie, że był w zawodzie nauczyciela WF-u, który nie jest wystarczająco szanowany i doceniany, a chciał naprawdę zrobić coś, co uczyni wielką różnicę. Przejrzał więc program WF-u, który realizowali w jego szkole i doszedł do wniosku, że różne zajęcia, które prowadzili, nie były tak naprawdę związane z dużą aktywnością. Być może tutaj narażę się miłośnikom koszykówki, ale Phil Lawler doszedł do wniosku, że na przykład gra w koszykówkę wcale nie oznacza tak naprawdę wielkiej aktywności, ponieważ większość czasu gry zawodnik spędza przyglądając się rozwojowi akcji na boisku. Postanowili więc w tej szkole zamienić sport w sprawność fizyczną. Takie popularne słowo w naszym języku się również pojawiło, fitness, sprawność fizyczna. Jedna ze statystyk mówi, że tylko 3% dorosłych kontynuuje sport, którym pasjonowali się w dzieciństwie. Ustalono, że każdego tygodnia każdy uczeń ma przebiec jedną milę. To jest dystans około 1600 metrów. Jak łatwo się domyślić, dzieci przyjęły to ze skwaszonymi minami. Mile każdego tygodnia trzeba biec? Ale aby zachęcić uczniów, którzy nie mieli takich predyspozycji atletycznych do zdobywania dobrych ocen, zakupili między innymi rowerki stacjonarne i ćwicząc na nich można było poprawić swoje oceny. Jeśli na przykład pobiło się swój własny rekord w biegu na milę, też dostawało się najwyższą ocenę. W ten sposób stworzyli zasady czegoś, co nazwali nowym wychowaniem fizycznym, które nie było zorganizowaniem czasu dla zabaw sportowych dla najsprawniejszych fizycznie, ale był to rozwój sprawności fizycznej dla każdego. I co jest tutaj takie znaczące? Uczniowie byli oceniani na podstawie swoich wysiłków, a nie na podstawie osiąganych efektów. To było rewolucyjne podejście. Większość ze szkół w Stanach Zjednoczonych stara się obniżyć ilość godzin WF-u, by zwiększyć ilość godzin nauki, zwłaszcza przedmiotów ścisłych. W szkole w Naperville robią odwrotnie i to z jakim efektem? Tutaj mam takie dane statystyczne, one są z 2007 roku i myślę, że w tej chwili wygląda to jeszcze gorzej. Ile czasu dzieci spędzają dziennie przed ekranem? W Stanach Zjednoczonych jest to średnio ponad 8 godzin. W Polsce jest to około 4 godzin, ale myślę, że ta tendencja, my będziemy się zbliżać do tych właśnie wartości, które w tej chwili są w Stanach Zjednoczonych. Doktor Ratti wspomina, kiedy pierwszy raz odwiedziłem Naperville, było to w lecie, tuż przed wakacjami. Ale nie domyślilibyście się tego, obserwując zajęcia WF-u na sali gimnastycznej tamtejszego gimnazjum. Było tam około 30 dzieci skaczących wokół z energią i z entuzjazmem, których można by oczekiwać tylko na początku roku szkolnego. Ustawiających się w kolejce do ścianki wspinaczkowej, spierających się, kto będzie następnym, który przejedzie się na nowym rowerze podłączonym do monitora z grą wideo. Biegających na bieżni stacjonarnej, tańczących Dance Dance Revolution na specjalnej macie w rytm muzyki. Wszyscy mieli pulsometry, a co najważniejsze, wszyscy byli mocno zaangażowani. Przyświecała temu zasada, że lekcje WF-u mają służyć temu, by dzieci nauczyły się utrzymywania i monitorowania swojej sprawności fizycznej i zdrowia oraz by skorzystały później do końca życia z tego, czego nauczyły się w szkole. Organizacja charytatywna PE for Life, czyli WF na całe życie, wynajęła Phila Lawlera, aby poprowadził wykłady w czasie szkolenia dla około 1000 nauczycieli WF-u na temat korzyści programu stosowanego w Naperville. Jednym z uczestników tego szkolenia był Tim McCord z Titusville w Pensylwanii. To biedne miasteczko mające około 6 tysięcy mieszkańców, kiedyś dobrze prosperujące z wydobycia ropy naftowej. Kiedy złoża się wyczerpały, miasto podupadło i około 16% mieszkańców jest poniżej granicy ubóstwa. McCord wrócił ze szkolenia i z dnia na dzień z pomocą administracji szkoły zaczął w niej prawdziwą rewolucję. Skrócono lekcje o 10 minut, żeby mieć więcej czasu na aktywność fizyczną. I jakie tego były efekty?
Od 2000 roku, kiedy program się rozpoczął, wyniki szkoły w Titusville w standardowym teście z poniżej przeciętnej stanowej wzrosły do 17% powyżej średniej stanowej w czytaniu i 18% powyżej w średniej stanowej w matematyce. Równie ważne są też efekty psychologiczno-społeczne, z których chyba najciekawszym jest to sprawozdanie, że w szkole, odkąd program zaczął działać w 2000 roku, nie było ani jednej bójki na pięści pośród 550 uczniów tej szkoły. Nie wiem, przez jaki okres czasu to było, już nie znalazłem tych danych, ale jest to naprawdę spektakularne. W Stanach Zjednoczonych, gdzie ta agresja w społeczeństwie, w szkołach jest na dużym poziomie, gdzie nawet dochodzi do strzelanin i ludzie tracą życie w szkołach. Wielu ważnych urzędników odwiedziło tę szkołę, w tym przewodniczący Centrum Kontroli Chorób. W trakcie jego oprowadzania po placówce przechodzili obok ścianki wspinaczkowej dla młodszych uczniów, na której w połowie wysokości utknęła Stefania, będąc na widoku dla każdego, który mógł być świadkiem jej niepowodzenia. Kiedy uczniowie z klasy zobaczyli jej zmagania, zaczęli ją dopingować. Stefania, dasz radę, w górę, naprzód. I rzeczywiście udało jej się dotrzeć na szczyt. Kiedy później McCord z nią rozmawiał, powiedziała, że nie mogła uwierzyć, że pozostali uczniowie będą ją dopingować, co pomogło jej dokończyć wspinaczkę. Ona mogła się spodziewać, że uczniowie będą śmiać się z niej. Popatrzcie, jaka niedorajda, utknęła tam na środku, nie jest w stanie wyjść. I może taka byłaby reakcja większości dzieci, ale w tej szkole jest inaczej. Naperville, Titusville stanowią takie ciekawe studium przypadku o tym, jak ćwiczenia aerobowe pomagają rozwijać nie tylko ciało, ale także umysł. Co to są ćwiczenia aerobowe, ja jeszcze będę mówił później. Kiedy uczniowie w Naperville biegną w wyścigu, są później bardziej przygotowani do nauki, ponieważ ich mózg poprawia funkcjonowanie, ich zmysły są wyostrzone, ich skupienie uwagi i nastrój ulegają poprawie, są też bardziej zmotywowani, pełni energii, pełni wigoru. Takie dane porównawcze. Uczelnia Virginia Tech przeprowadziła badanie, które wykazało, że obcięcie godzin WF-u i zwiększenie godzin przedmiotów ścisłych na tej uczelni nie poprawiło wyników testów, jak spodziewała się administracja szkoły. Dlatego, że filozofia w większości tych szkół jest, jeżeli więcej władujemy do programu takiej wiedzy z przedmiotów ścisłych, to uczniowie będą lepiej przygotowani do radzenia sobie w społeczeństwie. Większą ilość wiedzy będzie można im przekazać i więcej sobie tej wiedzy przyswoją. Okazało się, że zrobienie tego kosztem godzin WF-u nie przyniosło oczekiwanych efektów. Inne badanie Kalifornijskiego Departamentu Edukacji pokazało, że w ciągu 5 lat byli w stanie udowodnić, że uczniowie o wyższych wynikach sprawności fizycznej mieli również wyższe wyniki testów w nauce. Podsumowując, okręg Naperville zmienił swoich uczniów w prawdopodobnie najsprawniejszych uczniów w całym USA. Wskaźnik otyłości wynosi tu zaledwie 3%, podczas gdy średnia krajowa to 30%. I pewne tendencje, które są w Stanach Zjednoczonych, między innymi ta otyłość, ona zaczyna przenosić się, te tendencje zaczynają się przenosić do Europy Zachodniej i również docierają do naszego kraju, gdzie też wśród dzieci, wśród młodzieży coraz więcej jest przypadków otyłości. Także ta sprawność fizyczna jest tutaj niezwykle ważna. Ich program zmienił też uczniów w jednych z najmądrzejszych w kraju, co potwierdziło to badanie właśnie wyników nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Kiedy politycy amerykańscy biją na alarm, że uczniowie kończą edukację i są słabo przygotowani do radzenia sobie w społeczeństwie wysoko nasyconym nowoczesną technologią, Naperville czy Titusville pokazuje, że jest nadzieja i jest dobra nowina w zakresie edukacji. Doktor Thomas Crook, psycholog kliniczny oraz badacz pamięci, powiedział takie bardzo ciekawe zdanie. Zdrowie układu naczyniowego jest ważniejsze niż jakikolwiek inny pojedynczy czynnik w zachowaniu pamięci i poprawie nauki.
oraz pracujesz nad swym mózgiem w tym samym czasie, kiedy pracujesz nad swoim sercem. Tak więc jeśli tutaj wśród słuchaczy tego programu są rodzice dzieci i chcecie, drodzy rodzice, żeby dzieciom dobrze szło w szkole, to oderwijcie ich od ekranów i zachęćcie do wyjścia na dwór, przejechania się rowerem, pobiegania, do zabaw ruchowych. Tylko zwłaszcza na początku ja bym prosił was, żebyście starali się zaangażować w to osobiście. Jest takie mądre powiedzenie, najlepszy wykład to twój przykład. I zanim dzieci nabiorą takiego zainteresowania, nabiorą smaku w tym, żeby korzystać z tej aktywności fizycznej, trzeba im na początku pomóc i trzeba im w tym towarzyszyć. Także zachęcam do tego serdecznie. Rozwój współczesnej nauki pozwala nam zrozumieć, dlaczego ćwiczenia fizyczne mają taki wpływ na umysł i to na poziomie komórkowym, zwiększając potencjał do zakodowania i przetwarzania informacji i nie tylko. Ja jeszcze wrócę do tego zagadnienia w szczegółach w drugiej części wykładu. Skupimy się dalej na następujących obszarach wpływu sprawności fizycznej na nasz mózg. Depresja, zaburzenia lękowe i stres. Sprawność fizyczna i depresja. Duke University wykonał badanie o wdzięcznej nazwie SMILE. To jest skrót od Standard Medical Intervention and Long Time Exercise, czyli standardowa medyczna interwencja i długotrwałe ćwiczenia fizyczne, porównując lekarstwa i ćwiczenia fizyczne w leczeniu depresji. 156 uczestników badania w wieku 50 do 77 lat, u których zdiagnozowano poważną depresję, podzielono na trzy grupy. Pierwsza grupa zażywała tylko popularny lek antydepresyjny. Druga grupa zażywała popularny lek antydepresyjny i ćwiczyła, i było to 3 dni w tygodniu przez 30 minut. I trzecia grupa tylko ćwiczyła, 3 dni w tygodniu przez 30 minut. Jaki był efekt? Wszystkie trzy grupy wykazały znaczący spadek depresji, ale po pewnym okresie czasu okazało się, że ten skutek nie był trwały. Po pewnym okresie czasu 38% grupy, która zażywała tylko leki antydepresyjne, doświadczyło nawrotu choroby. 31% grupy, która używała kombinacji ćwiczeń i leków antydepresyjnych, doświadczyło nawrotu choroby. Ale tylko 9% grupy, która wykonywała jedynie ćwiczenia fizyczne, doświadczyło nawrotu choroby. Także u tych osób ta depresja została jakby wyleczona w sposób trwały. Autor badania, dr James Blumenthal, doszedł do wniosku, że ćwiczenia były tak samo skuteczne jak leki. Jest to tak czarno-białe, jak psychiatria może przedstawić. Powinno to być uczone w każdej szkole medycznej, wyjaśniane firmom ubezpieczeniowym i wywieszane na tablicy ogłoszeń każdego domu starców, w którym prawie 20% obywateli ma problemy z depresją. Także dr Blumenthal to zrozumiał i mówi, o tym trzeba mówić głośno. Co jest ciekawe, on tu wspomina, że to trzeba wyjaśniać firmom ubezpieczeniowym. Dlaczego firmom ubezpieczeniowym? Bo tak jak mówiliśmy na początku, firmy ubezpieczeniowe w dużej mierze ponoszą finansowe koszty problemu depresji. One płacą za leczenie i tym ludziom z firm ubezpieczeniowych trzeba mówić, że jest sposób na to, żeby poprawić stan zdrowia społeczeństwa, żeby było mniej przypadków depresji, żeby one mogły być łatwiej wyleczone i to bez wielkiego zaangażowania olbrzymich sił i środków personelu medycznego poprzez propagowanie ćwiczeń fizycznych. To badanie pokazało, że ćwiczenia fizyczne mają nie tylko działanie profilaktyczne, ale mają wręcz działanie terapeutyczne. I teraz oczywiście pytanie jest do osób, które mają tego typu problemy. Czy wolelibyście Państwo brać leki antydepresyjne, czy raczej ćwiczyć fizycznie? Ja wiem, że w takiej sytuacji trudno jest się zmusić i troszkę wymaga to dyscypliny, żeby przełamać pewną niechęć, ale jeżeli się uda przełamać tą niechęć do tego, żeby ćwiczyć,
Będzie tylko lepiej. I o tym będę jeszcze chciał mówić także w drugiej części wykładu. Doktor Rati mówi pacjentom: pójść pobiegać to tak, jakby wziąć Prozac. I warto wiedzieć, że zupełnie inaczej organizm reaguje, gdy sam sobie wytwarza neuroprzekaźniki, na przykład serotoninę, dopaminę, i to we właściwych proporcjach, ponieważ ćwiczenia dokonują zbilansowania tych różnych neuroprzekaźników wraz z innymi substancjami neurochemicznymi w mózgu. Co to są neuroprzekaźniki? Mamy tutaj taki schemat połączenia nerwowego, który pokazuje, że między neuronami przebiega sygnał elektryczny, tak w uproszczeniu, tu jest narysowany akson, takie zakończenie komórki nerwowej. To można przyrównać tak, jakby ten sygnał elektryczny biegł w kablu. Ale tam, gdzie te zakończenia aksonu są bardzo blisko zakończeń aksonu kolejnej komórki nerwowej, tam już nie ma fizycznego połączenia. Komunikacja przy synapsach, te właśnie połączenia między komórkami nerwowymi nazywają się synapsami, i tam nie ma fizycznego połączenia. Moglibyśmy tak w uproszczeniu powiedzieć, tam nie ma kabla. I żeby ten sygnał elektryczny mógł przeskoczyć do kolejnego neuronu, tam odbywa się to w środowisku chemicznym. Tam jest potrzebny sygnał chemiczny, żeby móc ten sygnał elektryczny przekazać dalej. To tak jak w jakimś elektrolicie prąd elektryczny płynie, to tutaj też musi być ten neuroprzekaźnik, żeby ten sygnał elektryczny mógł tutaj przeskoczyć. Kiedyś uważano, że to brak w organizmie jednego z tych neuroprzekaźników powoduje depresję. Jest to jednak wszystko dużo bardziej złożone. Im bardziej nauka to bada, okazuje się, że to nie jest wszystko takie proste. To jest jakby efekt domina, dlatego że te neuroprzekaźniki są ze sobą powiązane. Jeden neuroprzekaźnik uruchamia produkcję drugiego. I teraz znowu jest pytanie, czy woleliby Państwo, aby lekarz próbował lekami zbilansować te neuroprzekaźniki do właściwych proporcji, czy woleliby Państwo, by to Wasz organizm, który został cudownie stworzony przez Stwórcę do tego, sam tego dokonał i naturalnie poprzez aktywność fizyczną dopasował wszystkie te substancje do właściwego poziomu, umożliwiając właściwe funkcjonowanie mózgu? Tu jest bardzo ciekawa wypowiedź, taka troszeczkę, można powiedzieć, jak to ująć, może taka troszkę kontrowersyjna, może taka troszkę przewrotna, ale po to, żeby przekazać pewną myśl. Dr Tal Ben Shahar, wykładowca na Harvardzie, w swojej książce z 2010 roku pod tytułem Even Happier, czyli jeszcze szczęśliwszy, pisze w ten sposób. Czy ćwiczenia są jak zażywanie antydepresanta? Niedokładnie. W zasadzie niećwiczenie jest jak zażywanie depresanta. Czyli brak ćwiczeń, brak aktywności fizycznej to przyrównuje do tego, jakbyśmy sami sobie aplikowali lek depresyjny wywołujący depresję. Toksyczny stres dokonuje erozji połączeń pomiędzy miliardami komórek nerwowych, a chroniczna depresja prowadzi do kurczenia się pewnych obszarów mózgu. Dzisiejsza nauka pozwala nam do pewnego stopnia wejrzeć w to, co dzieje się w naszym mózgu. Tutaj mamy obraz z tomografu, który pokazuje aktywność mózgu i pokazuje też, jak Państwo widzą po prawej stronie, jest mózg osoby zdrowej, która nie jest pod wpływem depresji. Te rozświetlenia pokazują aktywność mózgu, jakby objawiającą się cyrkulacją krwi przez mózg, dlatego że żeby taki obraz wykonać, jest wprowadzany pewien znacznik do organizmu i tomograf po prostu obrazuje, jak ten znacznik rozpływa się po organizmie w krwi, czyli tam, gdzie jest więcej tego znacznika, więcej rozświetleń, tam jest większa cyrkulacja krwi i tam jest aktywniejsza praca mózgu. Jak Państwo porównacie po lewej stronie osobę, która ma depresję, to widać, że ta aktywność mózgu jest bardzo, bardzo mała. Mało tego, widać, że wręcz tak jak
tutaj wspominałem, pewne obszary mózgu się kurczą fizycznie. Jednakże ćwiczenia fizyczne uwalniają całą kaskadę neurochemicznych substancji i czynników wzrostu, które prowadzą do optymalnego działania mózgu. Teraz będę chciał troszeczkę mówić o sprawności fizycznej i zaburzeniach lękowych. Kiedyś to określano jako nerwica, dzisiaj bardziej stosuje się takie pojęcie zaburzenia lękowe. Emocjonalnie jest to takie poczucie chronicznego lęku. Na przykład, kiedy obok nas gwałtownie zahamuje samochód, to każdy z nas zareaguje, aż tak możemy podskoczyć, serce zamiera, żołądek się przewraca, powstaje takie uczucie lęku i to jest normalne, to jest zdrowe, to jest reakcja naszego organizmu na sytuację zagrożenia i mobilizacja organizmu do dwóch takich strategii w sytuacji zagrożenia, albo walka, albo ucieczka. I organizm potrzebuje pewnego dodatkowego zastrzyku energii, i stąd strach nas tak mobilizuje. Ale w takim normalnym procesie, kiedy zagrożenie minie, jesteśmy świadomi, że zagrożenie minęło, wszystko wraca do normy. Mózg mówi nam, że już wszystko jest ok, zagrożenie minęło. Ale kiedy w taki ciągły sposób odczuwamy taki chroniczny, przewlekły niepokój, to już nie jest normalne. Okazuje się, że poruszanie ciałem uwalnia mechanizm produkcji kwasu gamma-aminomasłowego, w skrócie GABA, który jest głównym neuroprzekaźnikiem hamującym i głównym celem leków przeciwlękowych. Pewne substancje w naszym organizmie mają działanie pobudzające, jak na przykład adrenalina, a pewne mają hamujące, jak na przykład GABA czy serotonina. Posiadanie odpowiedniego poziomu GABA jest kluczowe dla zatrzymania na poziomie komórkowym samospełniającego się proroctwa lękowego. O co chodzi z tym samospełniającym się proroctwem? Kiedy w naszym życiu wcześniej doświadczaliśmy takich stanów lęku, czy wręcz prowadzących nawet do takiego ataku paniki, to nasz organizm przypomina sobie to doświadczenie i jakby sam się nakręca. Nie, nie, zaczynam odczuwać jakiś niepokój. Nie, za chwilę wpadnę w panikę, za chwilę coś mi się stanie. I sami się nakręcamy, że faktycznie tak się dzieje. Zaczynamy wpadać w panikę i to jest taka właśnie samospełniająca się przepowiednia. Ćwiczenia fizyczne zwiększają produkcję serotoniny. To jest inny z tych neuroprzekaźników hamujących. Serotonina pracuje niemal na każdym połączeniu obwodu lękowego. Ćwiczenia są także wspaniałym oderwaniem się umysłu od lęku. Serotonina pomaga nam także znieczulić. Lęk z kolei tak działa, że uruchamia współczulny system nerwowy, który podnosi tętno i szybkość oddechu, co ma miejsce także w przypadku reakcji lękowych i to nakręca reakcję lękową, kiedy czujemy, że nasz organizm reaguje tak jak do tej pory w sytuacjach, gdzie ten lęk się bardzo rozwijał, kiedy przyspiesza tętno, przyspiesza oddech. Chodzi o to, żeby nasz organizm zaczął kojarzyć zwiększone tętno i przyspieszony oddech z czymś pozytywnym, jak ćwiczenia fizyczne. Dlatego, że w trakcie ćwiczeń fizycznych, właśnie aerobowych, czyli ćwiczeń, które podnoszą tętno i podnoszą oddech, mamy ten efekt w naszym organizmie i on kojarzy się z czymś dobrym, a nie z czymś złym, jak reakcja lękowa. Przepraszam, bo to już było. Sprawność fizyczna i stres. Każdy z nas doświadcza stresu. Oczywiście nie jest możliwe życie we współczesnym świecie bez doświadczania stresu. Ciekawe doświadczenie przeprowadzili naukowcy z Princeton University. Taki eksperyment na szczurach, poddając je stresowi. Stres generowała konieczność pływania w zimnej wodzie. Po prostu wrzucano szczury do zimnej wody, no i to po prostu dawało im stres. Te szczury, które przed badaniem ćwiczyły na takim kole, jak tutaj widzimy, miały łagodniejszą odpowiedź na stres. Naukowcy użyli znowu znacznika komórkowego do oznaczenia, które neurony są najmłodsze. Nowe komórki nerwowe, wytworzone w czasie ćwiczeń, pomogły im stawić opór stresowi.
Naukowcy doszli do wniosku, że na skutek biegania mózgi tych szczurów stały się biochemicznie i molekularnie spokojne. One stały się spokojne, wyciszone i te zwierzęta łatwiej znosiły stres. Tutaj między wierszami jest takie pojęcie, które współczesna nauka nazywa neurogenezą, czyli tworzeniem się nowych komórek nerwowych. Mnie jeszcze w szkole uczono, że komórki nerwowe się nie regenerują. I tyle mamy komórek nerwowych, ile do osiągnięcia dorosłości, a później ich tylko ubywa. Współczesna nauka już odkryła, że jest inaczej. Ja więcej o procesie neurogenezy będę mówił w drugiej części wykładu. Ale wracając do tych szczurów. Po ćwiczeniach fizycznych mechanizmy naprawcze pozostawiają komórki zahartowanymi na przyszłe wyzwania. My możemy prewencyjnie przygotować nasz organizm na stres, dlatego że my nie wiemy, kiedy i jakie okoliczności w naszym życiu wygenerują sytuacje stresowe, i dlatego ćwicząc fizycznie, profilaktycznie, my przygotowujemy nasz organizm na przyszły stres i dzięki temu będziemy mogli ten stres łatwiej znieść. Doktor Ratti opowiada ciekawą historię Susan, w której domu był prowadzony duży remont, który był dla niej wielkim stresem. Mnóstwo obcych ludzi kręcących się po domu, bałaganiących, hałasujących. Ja myślę, że każdy z nas doświadczył jakiegoś remontu w domu, że jest to trudny czas dla całej rodziny. Z jej strony była konieczność ciągłego podejmowania jakichś trudnych decyzji, jak zrobić to czy tamto, czy też pracownicy może zrobili coś nie tak, jak trzeba było. Trzeba było ich poinstruować, jak to poprawić. To wszystko wymusiło na niej konieczność pozostawania w domu, żeby na miejscu kontrolować podstęp prac, a dla Susan, która była bardzo aktywną osobą, była to wręcz prawdziwa udręka. I żeby z tą stresującą sytuacją sobie poradzić, zaczęła pić kieliszek wina dziennie. Sięgnęła po alkohol, żeby się odprężyć. I to często tak się zaczyna, gdzie szukamy ukojenia może w alkoholu, ale z czasem człowiek może stracić kontrolę. Wkrótce Susan stała się uzależniona od alkoholu. I w trakcie rozmowy z doktorem Ratti wyszło na to, że Susan jest dość wysportowana i lubi skakać na skakance. I doktor Ratti zasugerował jej, by skakała na skakance, będąc w domu. Skoro już musi zostać w domu przy tym remoncie, nie jest w stanie wychodzić, korzystać z aktywności fizycznej, tak jak do tej pory robiła, no to niech chociaż korzysta z tej aktywności, skacząc na skakance. No i zaczęła to robić, zaczęła skakać na skakance. I to jest jej wypowiedź. Po pewnym czasie skakania na skakance w różnych miejscach swojego domu, w sytuacjach stresowych, przestałam używać wina, by radzić sobie ze stresem. Nawet po krótkim skakaniu czułam się jak osoba, która ma kontrolę nad swoim życiem i swoim losem. Odczuwałam prawdziwą ulgę, mniejsze napięcie mięśni i coś w rodzaju resetu swojego mózgu. Taka ciekawa myśl, którą warto zapamiętać. Jesteś oddalony tylko o jedną sesję ćwiczeń fizycznych od dobrego nastroju. Ja celowo dobrałem tutaj ilustracje, które pokazują, że najlepiej działają ćwiczenia fizyczne w grupie, dlatego że wzajemnie się mobilizujemy, czy to z naszym współmałżonkiem, czy z partnerem, z przyjaciółmi, z kolegami, czy z większej jakiejś grupie. Pamiętajmy, jeśli nie czujesz się w dobrym nastroju, to tylko jedna sesja ćwiczeń fizycznych dzieli cię od niego. To jest na wyciągnięcie ręki. Trudno byłoby chyba znaleźć osobę, która po sesji ćwiczeń fizycznych powiedziałaby: żałuję, że to zrobiłem, żałuję, że to zrobiłam. Doktor Ratti mówi: większość ludzi nie ma pojęcia, dlaczego ćwiczenia fizyczne sprawiają, że czujemy się tak dobrze. Uważają, że te ćwiczenia fizyczne wypalają stres, redukują napięcie mięśni lub aktywują produkcję endorfin. Jednakże prawdziwy powód, dla którego czujemy się tak dobrze,
to kiedy nasza krew jest intensywnie pompowana, wtedy nasz mózg pracuje w najlepszych możliwych warunkach. I kluczowe, żeby ten efekt osiągnąć, efekt poprawy funkcjonowania mózgu, jest zwiększenie tętna, by uzyskać te wszystkie korzyści, o których mówiliśmy dla Państwa mózgu. Oczywiście każdy z nas musi dopasować intensywność tego wysiłku fizycznego do swojego wieku i do swoich możliwości. Tutaj każdy do tego musi podejść indywidualnie. Tu jest pewien wykres, który może być pomocny, który też pokazuje, że z upływem czasu, to jest oczywiście pewne dane statystyczne, ta intensywność powinna być coraz mniejsza, nasz organizm jednak zużywa się z czasem i musimy też do swoich możliwości dobrać, żeby nie przesadzić. I oczywiście taka jest też nadrzędna zasada, żeby wszelki wysiłek po prostu dawkować stopniowo, w miarę jak organizm do niego się przyzwyczaja. Jeśli ktoś lubi bieganie, niech biega, aczkolwiek raczej po gruncie, nie po twardym podłożu, żeby nie wprowadzać takich właśnie obciążeń dynamicznych na kolana. Chodzenie to świetne ćwiczenie, ale bardziej jako marsz, a jeszcze lepiej, jeżeli jest to marsz taki naprzemienny, odcinkami szybko, wolno, aby przyspieszyć tętno. Najlepiej oczywiście ćwiczyć jest w terenach leśnych, gdzie znajdują się lotne substancje organiczne, które mają działanie antybakteryjne, antygrzybicze i wzmacniają także aktywność komórek NK, czyli naturalnych zabójców. To są komórki układu odpornościowego, które między innymi zwalczają komórki nowotworowe. Świetne są też ćwiczenia, które wymagają koordynacji, jak na przykład gra w tenisa, badmintona, siatkówkę, koszykówkę, ponieważ konieczność koordynacji zmysłów i ruchów bardzo wzmacnia nasz mózg. I taka jeszcze ciekawa, krótka myśl Edwarda Stanleya. Ci, którzy myślą, że nie mają czasu na ćwiczenia fizyczne, będą musieli wcześniej czy później znaleźć czas na chorobę. Ja staram się pokazać Państwu, że nasze życie to są nieustanne wybory. I my, czy chcemy, czy nie chcemy, pewnych wyborów dokonujemy. Ja zachęcam do wyboru ćwiczeń fizycznych i do tego, aby znaleźć czas na ćwiczenia fizyczne, abyśmy nie musieli później znaleźć czasu na chorobę i jej skutki. Co jest też charakterystyczne, te problemy psychiczne mają jeszcze jeden skutek, dlatego że będąc poważnie chorym, zwłaszcza cierpiąc na chorobę związaną z zaburzeniami emocjonalnymi, jak depresja, jak zaburzenia lękowe, jak takie sytuacje stresowe, bardzo trudno jest żyć życiem służby dla innych. Człowiek staje się jakby niewolnikiem swojej choroby, będąc pochłonięty całkowicie swoim własnym bólem i cierpieniem. I to jest w pewien sposób naturalne, że osoba, która doświadcza takich właśnie zaburzeń psychicznych, jest bardzo skoncentrowana na sobie. Nie potrafi wyjść poza pewien krąg tylko swoich problemów. A to, co nam w życiu jest tak bardzo potrzebne, to jest to, abyśmy żyli życiem służby dla innych, żebyśmy tą bezinteresowność, ten altruizm mogli okazywać. To ma niesamowity pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Ja dlatego staram się podkreślać to powiązanie ćwiczeń fizycznych i zdrowia emocjonalnego, ponieważ aktywność i sprawność fizyczna jest jedną z tych najważniejszych rzeczy, w których możemy brać udział, aby zachować optymalne zdrowie ciała i umysłu, co pozwoli nam być błogosławieństwem dla innych, a w tym właśnie możemy znaleźć największe szczęście w życiu. Jak patrzę na tego pana tutaj, no trudno powiedzieć, ile ma lat, ale na pewno jest sporo starszy ode mnie, to tak sobie myślę, że ja chciałbym właśnie mieć taką sprawność fizyczną, taką energię, taki uśmiech, takie chęci,
żebym mógł w tych późniejszych latach swojego życia cieszyć się, bawić się z wnukami, żebym mógł zachować właśnie tą sprawność, czy tą energię i móc właśnie swojej rodzinie służyć jeszcze przez długi czas wsparciem, pomocą. I jest to bardzo zachęcające. W drugiej części wykładu będę mówił też bardzo dużo na temat motywacji. Dlaczego warto wprowadzić te zmiany w swoim życiu? To jest wszystko, co przygotowałem na dziś dla Państwa. Dziękuję serdecznie za uwagę. Było mi bardzo miło, chociaż nie mogliśmy spotkać się tak na żywo, tylko poprzez łącza internetowe. Dla wszystkich nas ten czas pandemii jest trudny, ale dzięki temu mamy możliwość, chociaż w taki wirtualny sposób, skupić się na tych sprawach zdrowia. Pewnie ze względu na odległość, jaka dzieli Andrychów i Poznań, nie byłbym w stanie do Państwa przyjechać, żeby być z Państwem na żywo, ale cieszę się, że zarówno Państwa w Poznaniu, jak i wszystkich internautów, którzy zechcieli wysłuchać tego programu, mogłem zachęcić do tego, żeby wprowadzić pozytywne zmiany w życiu dla swojego zdrowia i zdrowia swoich bliskich. Jeszcze raz dziękuję serdecznie. Do zobaczenia, mam nadzieję, na którymś z kolejnych programów.